Oto zaproszenie do współtworzenia 13. edycji 50 kreatywnych. Barbara Sołtysińska, Stefan Batory, Rafał Brzoska, Michał Sadowski, Artur Racicki, Michał Borkowski to tylko niektóre z gwiazd polskiego rynku innowacji, które wyróżniliśmy. Korzyści wizerunkowe. Zostań patronem polskiego rynku startupowego. Korzyści biznesowe. Spośród projektów zgłaszanych oraz laureatów wybierz te, które pomogą Ci rozwiązać Twoje problemy biznesowe. Dlaczego warto zostać patronem 50 kreatywnych? Posłuchajmy, co mówią inni patroni i laureaci rankingu. Porażki i problemy z tego wynikające mogą nas czegoś nauczyć i tylko z tego jesteśmy w stanie wynieść jakąś wartość, zbudować coś, co następnym razem zadziała lepiej i myślę, że to najlepiej uczy bycia kreatywnym. Większość korporacji już się zorientowała, że nie jest w stanie funkcjonować innowacyjnie, samodzielnie. Więc coraz więcej firm tworzy różne programy do akceleracji startupów, do współpracy z startupami i chce zaczerpnąć tą kreatywność środowiska startupowego właśnie, żeby się samemu zmieniać. Więc myślę, że to jest duża szansa dla startupu i też jedyna droga dla korporacji do rozwoju. Większość naszych klientów, dużych korporacji właśnie w ten sposób, poprzez próby i błędy, wykorzystując te technologie rozwijane przez startupy, znacznie przyspiesza te swoje tempo innowacji, bo nie musi nad każdą technologią pracować wewnętrznie, tylko może wykorzystać z tych setek tysięcy projektów, które powstają na rynku, najlepsze technologie, najlepsze rozwiązania i też doświadczenia tych zespołów i pasje do tego, żeby działać szybciej, efektywniej na rynku. Więc to jest, myślę, bardzo wdzięczne na działalność, być takim headhunterem startupów dla korporacji, bo widzimy, że obie strony z tego wychodzą szczęśliwe i są zadowolone z tej współpracy. Żeby startupy nasze się rozwinęły tak naprawdę na skalę taką, że staną się dużymi przedsiębiorstwami, które działają prężnie za granicą, to musimy mieć więcej chłonięcia z rynku po prostu rozwiązań, które tworzymy. Zawsze podaję taki przykład, że Social Wi-Fi ma setki klientów, ale nie ma ani jednej spółki Skarbu Państwa na przykład, albo ani jednej spółki jednostki samorządu terytorialnego. Po prostu nie ma. Państwo nie rozumie, w ogóle samorząd nie rozumie rozwiązań, które są de facto dla nich przygotowane. W Stanach klasykiem jest Mark Zuckerberg, Steve Jobs, chłopaki z Google, którzy pokazują, że nie ma problemu, żeby z Doliny Krzemowej stworzyć biznesy warte setki milionów, miliardy dolarów. W Polsce tego typu wzorców jeszcze nie mamy, albo te, które mamy, są na tyle niepubliczne, że często jakby nie przebijają się do mediów, aby inspirować młodych przedsiębiorców, więc potrzebujemy wzorców ludzi, którzy faktycznie osiągnęli sukces, którzy dzielą się wiedzą, pokazują, że po pierwsze da się, a po drugie pokazują, jak to zrobić. To jest fajny networking. Ja mimo, że jestem w tym środowisku od wielu, wielu lat, to poznałem dzisiaj kilku bardzo interesujących ludzi, z którymi być może uda nam się zrobić jakieś ciekawe biznesy. I mam wrażenie, że dla każdego, kto chciałby poszukać sobie ciekawych możliwości, no to jest świetna okazja. Moim zdaniem takim przede wszystkim rzeczą, którą powinny tego typu spotkania promować i którą to spotkanie właśnie promowało, jest otwartość. I to jest coś, czego nie do końca konferencje, najróżniejsze spotkania branżowe jakoś dotykają. Słodyczy w Polsce i nie tylko w Polsce to jest branża szalenie kreatywna. Konsumenci coraz częściej szukają sobie coś słodkiego, coś dla przyjemności, ale też coś, czego nie znają. Przed branżą słodyczową są bardzo duże wyzwania właśnie w takim obszarze produkcyjnym, w obszarze R&D, tworzenia nowych produktów, nowych koncepcji. Jest bardzo dużo startupów, które proponują rozwiązania właśnie dla takich producentów jak my. Stąd tego typu konkursy. Było super ciekawie być w gronie tak fajnych osób. Wydaje mi się dużo ciekawszych ode mnie.
No ale jakby patrzę, jakby śledzę ten ranking od początku istnienia i naprawdę dużo osób, które na bardzo wczesnym etapie, tak jak ja wtedy jeszcze nic nie zrobiłem tak naprawdę, a gdzieś tam ktoś mnie zobaczył, pewnie Grzesiek, teraz widzę, że osiągają fajne sukcesy, więc warto śledzić na pewno osoby, które w rankingu są. Wierzę bardzo, że tak jak w Izraelu, w Skandynawii, w Azji, już nie mówię o Dolinie Krzemowej, kiedyś w Polsce też uwierzymy w to, że właśnie taki młody biznes może napędzać gospodarkę. Bo startupy to nie jest bajka o zarabianiu pieniędzy. Startupy to jest po prostu gospodarka.